No, witam, witam. Ja jestem oczywiście Goldzor i bardzo serdecznie witam Was po raz kolejny w analizie, bądź jak to woli to nazywać, komentarzu do rozgrywki kolejnego proplayera. Dzisiaj na świecznik, Buja. Jeden z najlepszych graczy na świecie, Controller Gang, wiadomo, także nowy członek face Clanu Sami zobaczycie jaki to jest kozak absolutny, będzie grał tutaj najlepszymi najlepszym zestawem uzbrojenia obecnie jaki można grać, czyli M16 plus FFR, także meta, absolutnie meta, no ale meta w połączeniu z jego umiejętnościami, no tutaj powinien być rozpierdziel absolutny, także oglądamy, jest w teamie, bo to są czwórki z Diaz Bifu, którego ostatnio analizowałem, jest też Lucky Chamu. Po raz kolejny fantastyczny zawodnik. Oraz jest też Jay Smooth, czyli również bardzo dobry zawodnik. Odstający jednak według mnie umiejętnościami od wszystkich wymienionych, ale ekipa jest poza zdroszczenia, czwóreczki. I zaraz zobaczycie, jak fantastycznie buja. Gra sponsorowane przez PlayStation. To nie jest przypadkiem, moi drodzy, że jest sponsorowane przez PlayStation. A moi drodzy, jeżeli podobają Wam się tego typu odcinki, jeżeli lubicie analizy, komentarze, nazywajcie to sobie jak chcecie na moim kanale, to zostawcie proszę łapkę w górę. Już w tym momencie będzie mi bardzo miło. No, a ja już przechodzę do obserwowania rozgrywki. Bój, bo to na nim będziemy się dzisiaj skupiali. To są czwórki, pamiętajcie. Natomiast, jak zaraz zobaczycie, no tutaj prawdopodobnie będzie mocno solo grał BUJA. W sensie, może nie tyle co solo, co będzie mocno polegał na swoich umiejętnościach, a nie umiejętnościach kolegów. Na sam początek bronię. O, wziął jednak. Wziął jednak kara i FFR, -a. to myślałem, że to będzie M16 FFR. No okej, okay, no ale używa helikoptera. Jak widzicie, tam był nie tylko jeden helikopter. Oni się wszyscy poruszają praktycznie helikopterami. Ląduje na Super Storze, Bardzo mądrze wyczekuje przeciwnika czekając na jego ruch. Ten wchodzi pod celownik, no i to był bardzo prosty frag dla niego. Jak mogliście zauważyć, oni nie wylądowali na Superstorze, co jest ciekawym zabiegiem, bo zazwyczaj ci proplayerzy lądują na Superstorze od razu. Lądowane było na stadionie, a to dlatego, że jest też całkiem dobry loot na stadionie, który pozwolił im właśnie między innymi e, zdobyć już pieniądze na zrzuci. On teraz podjeżdża Storage Town. Z Helką trzeba być bardzo ostrożnym, żeby się nie rozbić, ale on tutaj fantastycznie wykorzystuje Helkę do powalania jednego wroga. Sobie go teraz dobije. Wie już, gdzie, jest, gdzie są jego teammates, dzięki BSP. No, i będzie próbował teraz wyłapać choćby jednego z nich. Troszkę zostawił tę Helkę. Mogą mu zabrać. Ale nic z tych rzeczy. Nie ma AMO. Nie ma AMO, buja. Dopiero teraz to zauważyłem. Oj, 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 kłopoty. Ok, w końcu siadł łeb, No, i teraz będzie miał AMO. Tak. Było to bardzo ryzykowne, było to zdecydowanie bardzo ryzykowne, no ale nie podejmując ryzyka, nie robicie rekordów, nie zdobywacie dużo fragów. Natomiast nie wiem, czy on sobie zdawał z tego sprawę, że miał tak mało amunicji. Myślę, że w trakcie pojedynku dopiero się o tym dowiedział. No coś mu nie siadają te strzały Skara. Dobrze teraz jednak uciekł. Między... o, Kolega chciał Heleczkę, Helunię chciał wziąć. Nie udało się, prosty frag dla Buji. Wyczekuje, prosty łeb W ogóle ile tu jest osób na tym storage I duch go zabił, tak zabił go duch Polegał na tym, że wszyscy raczej będą jeszcze bez ducha Bo to był początek gry Niestety to go zgubiło bardzo tam i go challenge'ował na storage, tak? Jakby e, spokojnie mógł już uciec zdecydowanie wcześniej z tego miejsca, albo poczekać na wsparcie kolegów. Natomiast to no tak jak mówię, jeżeli chcecie robić rekordy, jeżeli chcecie zdobywać absurdalnie dużą ilość fragów, to musicie podejmować takie ryzyko jak buja. No on tutaj zginął przez to, że nie zauważył kolesia. Polegał na minimapie, która go zgubiła, bo koleś miał duszka. No i wszedł tam, można powiedzieć, na niespodziewanego. Wylądał jednak w pobliżu storage, na tym basenie. No nie ma zbyt dobrej broni na takie pojedynki. Został powalony i zginął. Okej, okay, to już są dwa zgony na wstępie. Tego się kompletnie nie spodziewałem. Wow, zginął tutaj od Kolesia z AK-47. Ciekawy wybór, ciekawy. No i co? No i teraz, teraz mamy 16 kefara. Dokładnie, czyli dwa zgony w tym meczu już wykupili go teammatesi, dlatego gra dalej. No ale teraz już z rezygnuję z kara, bo ten nie był. Na wysokim poziomie w tej grze w jego wykonaniu dużo strzałów nie trafiał, więc wrócił do czegoś zdecydowanie prostszego. Mamy M16, mamy FFR-a Mamy też już 9 zabójstw, do końca 43 osoby, czyli tak naprawdę 39, bo oczywiście oni wszyscy żyją. No i, no i co, zobaczmy, jak Buja będzie tutaj się zachowywał z M16 oraz FFARem. No to są raczej bronie, które. No cóż, jeżeli ktoś was złapie, mając te bronie, no to nie ma już drogiej ucieczki. No to są bronie z mety. M16 jest bardzo mocna. Dalej, dla, dla mnie to jest dalej abstrakcja, że oni znerfili Auga, a nie znerfili M16. I to się wydawało tak oczywiste, że muszą to zrobić w tym samym momencie, a jednak twórcy żyją swoim życiem. I tutaj M16 została. No i jest absurdalnie mocna. Odstaje zdecydowanie na tle innych broni. I to nie jest tak, że nie można grać innymi broniami, ale M16, no. Po prostu niszczy spust sieje spustoszenie. Co widać chociażby w tym przypadku. No to są dwa bursty celne i, i przeciwnik pada. 11. frag Buji. Jak widzicie, on cały czas tutaj sam tak naprawdę podróżuje, ale, ale tego się spodziewałem. Bo jak chcecie robić rekordy, no to musicie sami e atakować przeciwników, rozdzielać się. No to to jest jakby sprawa oczywista. E 12 zabójstw. E to co jest bardzo ważne, przy takim stylu grania, jak grają właśnie proplayerzy jak Buja. To to, żeby zawsze stawiać się w komfortowej sytuacji przy podejmowaniu pojedynków. Sami to zauważycie, a on kompletnie unika pojedynków na otwartym terenie. Zawsze próbuje mieć lepszą pozycję względem wrogów. No bo trzeba brać z tyłu głowy to, że, no, że przeciwnicy mają prze przewagę liczebną, i nawet jeżeli są słabsi, no to jako, że jest przewaga liczebna, wystarczy, że każdy troszkę was obije, no i zginiecie, tak? Także no, tutaj trzeba mieć naprawdę oczy szeroko otwarte. Myśleć z wyprzedzeniem, co chcecie zrobić. Każdy swój ruch musi być przemyślany. No, oczywiście, dla nich to już jest automatyzm, ale generalnie, no, trzeba doceniać. Trzeba doceniać tę umiejętność w pozycjonowaniu się. Na przykład, tutaj bardzo łatwo, e, bardzo prosto wyjął tego kolesia, prawda? Natomiast, no, to wynikało z tego, że ustawił się w bardzo dobrym miejscu. Wie natomiast, że tam ktoś jest na dole, bo przecież ten koleś tam celował, więc teraz fajnie bada teren. O, i widzicie. Nie udało mu się powalić Jegora, szkoda. Natomiast po raz kolejny zobaczcie, jak fantastyczną pozycję zajął sobie tutaj. I tak naprawdę czeka na ludzi rotujących do strefy. Także, jedna z najlepszych metod na to, żeby wyłapywać dużo fragów w łatwy sposób. Trzymacie pozycję, power pozycję względem innych, no i czekacie, aż oni będą zmuszeni iść do Was, a nie to, a nie Wy do nich. No i wtedy po prostu te fragi jest najłatwiej zdobywać. A ktoś, ktoś mu tutaj wszedł na plecy, jakiś duszek no jedyne co mu grozi to ewentualnie z tych wysokich budynków jakaś snajpa no albo ktoś po tej drabince, tylko tutaj może wyjść ale no to mu raczej nie grozi bo to sprawdza nie może zlokalizować tego kolesia także szuka go teraz no przydałoby mu się, przydałoby mu się go pozbyć prawda bo, bo on tutaj może mu napsuć krwi o i akurat nadziewa się koleś nabuje na na daszku, dostał nalot ale oczywiście nic mu nie grozi Przeczeka sobie na spokoju No i zobaczcie, w taki bardzo prosty sposób Bo on tak naprawdę trzyma jedną pozycję Zdobył już wiele fragów Z tego miejsca Każdy z tych fragów ma wrażenie, że Każdy z nas, z nas Byłby w stanie zdobyć, także no tutaj mówię Pozycjonowanie się to jest to czy, W czym Buja jest Na bardzo wysokim poziomie no Jakby trzyma tę pozycję idealnie Wyłapuje tylko owieczki Biegnące do strefy i to już jest 15 fragów na jego koncie, 24 osoby do końca, dwóch teammate'ów już nie żyje, ale dias ma pieniądze na wykupienie ich, także no to on powinien się tym zająć. A Buja jak widzicie cały czas w jednej pozycji. Pamiętajcie, że to jest jakby tylko wycinek gry Buji, jeżeli chcecie go lepiej poznać, jeżeli chcecie doświadczyć jeszcze więcej. Jego możliwości, to zapraszam Was na jego kanały. Social media macie w opisie tego filmu. Oglądajcie jego live, oglądajcie inne filmy na jego kanale. Wtedy zrozumiecie tak naprawdę, dlaczego Buja jest jednym z najlepszych graczy na świecie. A jak widzicie, od dobrych 5 minut do, trzyma te pozycje. Nic więcej tutaj nie trzeba robić. Trzyma pozycję, Wierzę, że nic mu tutaj nie grozi. No i, i zabija w bardzo łatwy sposób osoby biegnące do, do strefy, bo dopiero teraz strefa się domyka. No i dzięki temu zdobył już tyle fragów. Teraz jak widzicie, nie podpala się niepotrzebnie. Nie puszuje tego kolesia jak kura bez głowy, tylko obił go, nie udało się go powalić. Na spokoju, wyczekuje, może zaraz będzie kolejna okazja. Ten koleś nie ma duszka. O, tutaj kolej spadł na dach, także dobrze, że to zauważył. Strasznego head ma ten ziom. Także to jest taki ryzykowny pojedynek, tym bardziej, że buja już nie ma kewów. Także to jest, że zaczyna się robić nieciekawie. Ale widzi na dole kewy gościa, którego zabił przed chwilą. To musi zadziałać, tylko dwa kewy miał ten koleś, niestety. No ale jak widzicie, bardzo dobrze rotuje. Nie rotuje do przeciwników, bo wie, że oni tam są, tylko uciekł za tak naprawdę obszar, z którego e, przeciwnicy są. Dzięki czemu teraz to on ma head na nich. No i to są bardzo proste fragi dla niego m 16 absurdalnie mocna broń O, w... o jak się zglitchował ten Jak się zglitchował ten Spadochron. tutaj jeden koleś ma prawdopodobnie selfa W sensie miał selfa i się podniósł, albo jeszcze jeden został z tego teamu Natomiast trzech, trzech powalił Dostał fragę za tego kolesia na dachu. No, i tutaj koleś go challengeował, ale niczego nie spudował Buja z FFR-a na blisko wykupuje teammate'a. I tak naprawdę to już jest 19 zabójstw zdobytych w bardzo prosty sposób, bo tak to oczywiście wygląda, ale tak jak mówię, to dzięki czemu w sensie kluczem do sukcesu, czyli kluczem do zdobywania tak łatwo fragów, jest właśnie umiejętne pozycjonowanie się w strefie i najczęściej czekanie na ludzi, którzy do tej strefy biegną. Można to nazwać kampieniem, natomiast w przypadku takiego gracza jak buja, ja bym to nazywał raczej trzymaniem pozycji, bo to nie jest koleś, który ślepo siedzi w jednym miejscu. Przez większość meczu, tylko jak widzicie on rotuje sobie umiejętnie z power pozycji na power pozycję I wtedy wyjmuje po drodze graczy No i w taki sposób, tak jak już mówiłem, 19 już fragów 18 osób do końca No i co, teraz prawdopodobnie Buja będzie próbował zająć ten hotel To byłaby bardzo mocna pozycja Zauważył na jego szczęście w odpowiednim momencie jeden team, który też rotował w tę stronę Ma teraz bardzo niewygodną pozycję Widzi kolesia na salonie na dachu Oj, musi zrotować pod budynek, bardzo mądrze. No musiał uciec za jakąś osłonę, bo był w fatalnej pozycji. Dalej w zasadzie jest. No ale teraz już może wykorzystać w końcu jakąś osłonę. No ale ma podjazd, ma na pewno teraz podjazd tego jednego teamu, także zobaczmy jak on się zachowa. Pikuje przez okno, z nadzieją, że kogoś wyjmie. Na szczęście ci ludzie nie mają ducha prawdopodobnie. Ma martwą ciszę, także ja bym oceniał, że on zaraz użyje tę martwą ciszę i zrobi jakiegoś place'a. Chociaż oni się biją z kimś innym, ten team. Na jego szczęście z kimś innym się biją. Wyłapuje kolesia na lince. Nienawidzę tych linek, wam powiem. Jakby też tak często ginę na tych linkach. To jest tak irytujące. A ci ludzie nie wiem, czy zgubili go z oczu, że go tam szukają, czy o co tu chodzi, ale wykorzystał moment takiego chaosu w tym miejscu, jak widzicie. E, uciekł do, do budynku, uciekł na, na dół hotelu i po prostu. Umiejętnie sobie teraz po raz kolejny trzyma pozycję. Dobra, odpala martwą ciszę. Robi place'a na górę. Nie wiem, czy ktoś tam na górze jest. Przed chwilą ktoś był. Pytanie, czy oni dalej żyją, czy nie. Dzięki martwej ciszy teraz kompletnie rywale go nie słyszą. Nie wiem, skąd wiedział. Nie wiem, skąd ten koleś wiedział. Może czujnikiem pulsu. Ale sprawdzili na niego nieszczęście podjazd. No, i bardzo mądrze disengageuje. A dlaczego disengageuje? Ano dlatego, że bardzo ciężko jest wychylić z tych drzwi, z tego jednego wyjścia tam na górze. Tym bardziej, gdy jest przewaga liczebna przeciwników, no jakby nie ma stanów, tak? Czyli nie ma sobie czym pomóc za bardzo w, w podjechaniu takiej ilości osób, chociaż jedna osoba tutaj na czujniku pokazuje, ale prawdopodobnie tam jest więcej osób. Natomiast to jest bardzo mądre, mądre disengageowanie. Tym bardziej, że już żaden z jego teammateów nie żyje. Więc prawdopodobnie zależy mu na tym, żeby tutaj być może zdobyć jakąś gotówkę, wykupić choćby jednego teammate'a no i zwiększyć swoje szanse na końcowy rezultat w tym meczu na dobry końcowy rezultat w tym meczu. Ok, zauważył jednego gościa, natomiast nie strzela. Uuu, teraz cały team na nim, no i teraz będzie musiał z nimi zagrać w kotka i myszkę. Mądrze wykorzystuje ladę, żeby. Się skrewować. Tutaj nie ma innego podjazdu niż to wejście i wejście z prawej, więc nikt, nikt mu od góry tutaj raczej nie wbije. A oni go odpuścili. Wiecie, to jest ten plus przy graniu na czwórki, że ludzie się zawsze spodziewają. Super, super teraz celność. Ludzie się zazwyczaj zawsze spodziewają, że jest was więcej niż jedna osoba, prawda? Także. To nie jest tak jak na solo, że ktoś was zauważy i chce na przykład od razu podjechać. No tutaj ludzie się boją, bo boją się, że wbiegną, a tam będzie was czterech. Także to jest zawsze na plus przy takim graniu, właśnie solo. O, jak ktoś tu powalił z czerwonego dachu. Ale bardzo, bardzo dobrze pozycjonuje się w tych pojedynkach. To jest ciężko, tak jakby mi przetłumaczyć wam, ale gdy zwrócicie na to uwagę i porównacie na przykład ze swoim pozycjonowaniem się, to uwierzcie mi, każdy z nas zauważy różnicę. Ma pieniądze, wykupuje jednego teammejta, to jest to, o czym mówiłem w momencie, gdy on postanowił odpuścić podjazd tego hotelu tam na górze, to chodziło o to, żeby po prostu zebrać gotówkę na teammejta, bo to, tam to było zbyt ryzykowne. Uu. oj, ale teraz ma Oreo, potworne, no nie mówcie, że on z tego wyjdzie. Pomógł mu, pomógł mu ziom, ale i to było huge w tej sytuacji. No myślę, że tutaj gdyby nie było właśnie teammate'a, to to Buja, mimo swoich wielkich umiejętności, już by tego pojedynku nie przeżył. Chociaż bardzo dobrze tutaj zagrał, tak czy siak uciekając do tej łazienki. Bo gdyby został tam w tym miejscu, którym był na początku, no to dostałby wtedy już automatycznie oreo, takie, z którego by nie był w stanie wyjść. Zostało jeszcze sześciu gości. Widzicie, ma pieniądze, używa maski, żeby zrobić playsa, wykupując jednego z kolejnych teammateów. To nie zawsze pomoże w takim sensie, że ten teammate zdobędzie jakiegoś fraga, ale chociażby oznaczy, chociażby stworzy jakiś chaos. I zawsze warto jest poświęcić właśnie kilka tych filtrów w masce na coś takiego. A teraz tutaj go złapał jeden przeciwnik, prefajeruje to miejsce bardzo mocno buja. Okej, okay, dostał pinga. No i proste, proste, proste złapanie ziomka Prawdopodobnie ma selfa ten koleś A nie, tam jest dwóch, okej okay. Wsparcie teraz z hotelu To chyba ostatni goście w ogóle, nie? Nie, 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 jeszcze, jeszcze dwóch zostało Okej okay. No i teraz poszło info, że dwóch ostatnich jest na dachu hotelu Będą musieli skakać, bo strefa nie, o, nie obejmuje kolejna już tego hotelu, więc to nie może nie wyjść, dokładnie tak. Przedwcześnie skoczyli, przez co są w gazie w tym momencie, no i to jest jakby sytuacja idealna teraz właśnie no, dla Bui i no. jego teamu. Już, już mi się tutaj włączyły e, nakładki końcowe. Tak czy siak wygrywają ten mecz. 28 Oli, fragów się. Buja, 21 Diaz Bifl, 16 lakiczamu 8 j Smooth. Lobby może nie było za mocne, chociaż nie mamy informacji, jakie tak naprawdę było, ale myślę, że idealnie było widać wielkie umiejętności Bui, szczególnie w pozycjonowaniu się w pojedynkach. Dla mnie to jest coś, co bardzo ciężko wytłumaczyć, przekazać, ale naprawdę, ja porównując swoje pozycjonowanie się w pojedynkach z innymi Pro playerami widzę ogromne pole do poprawy no jakby sami widzicie, buja nawet w sytuacjach bardzo niewygodnych, zawsze podejmuje takie decyzje, że ostatecznie stawia się w sytuacji lepszej niż przeciwnicy. I to jest coś, nad czym pracować możemy tylko i wyłącznie doświadczeniem czasem spędzonym w grze. Także czegoś takiego nie jesteśmy w stanie wypracować tego oglądając jakąś analizę, czy coś. Trzeba grać, trzeba rozumieć, co najlepiej działa w jakich sytuacjach i wtedy automatycznie stajemy się lepszymi. Jeżeli ta analiza, ten komentarz Wam się podobał, zostawcie proszę łapkę w górę. No i Subskrypcji, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. A ja już się z Wami żegnam, do usłyszenia jutro. Mówi Goldzore. Na razie!